Witam w trzeciej części mojej racji z omawiania zaawansowanych zasad do systemu Next War na przykładzie gry Next War Vietnam. Dotarliśmy do First Strike Phase. Jest to pierwsza faza, w której gracze mogą wykonywać uderzenia strategiczne na cele wroga przy pomocy wszystkich dostępnych środków. Przed rozpoczęciem gry mieliśmy taki krok wstępny, w którym mogliśmy wykonać takie uderzenia tylko przy pomocy pocisków rakietowych. Natomiast teraz możemy się już bawić wszystkimi zabawkami dla dużych chłopców, bez ograniczeń. Składa się ona, jak widzicie, znowu z szeregu kroków, które po kolei postaram się mówić. Pierwszy krok, użycie broni atomowej. Broń atomowa generalnie w tej grze jest bronią dużego ryzyka. Każdorazowe użycie jej sprawia, że mamy szansę wywołania globalnej wojny termonuklearnej i zakończenia gry automatycznie naszą przegraną. Dlatego nie jest to broń, której używa się właściwie na początku. Ale bardziej w sytuacjach, kiedy na froncie gdzieś tam pojawi się całkowity pad, obie strony ugrzęzną i jeżeli chcemy zaryzykować i dokonać przełamania, to wtedy broń atomowa wydaje się dobrym rozwiązaniem. Natomiast na starcie nie jest to coś, z czego byśmy korzystali. Drugi krok to użycie broni rakietowej. W tym momencie możemy ponownie, jeżeli wykorzystywaliśmy ją przed rozpoczęciem gry, albo po raz pierwszy, jeżeli tego nie robiliśmy, wyznaczyć cele dla naszych pocisków rakietowych i rozstrzygnąć ich ostrzał. Więc tak, pocisków Cruise już sporo zużyłem, więc nie będę ich zużywał po raz kolejny. Natomiast powiedzmy, że chciałbym Chińczykami wykonać kilka ataków pociskami typu Scud. I teraz tak, gdzie co chcę zrobić? Najpierw ostrzelać nimi to lotnisko. Trzy. O, to jest chyba skuteczne trafienie. Zdecydowanie. 3 w okienku Scud oznacza jedno trafienie, czyli umieszczam żeton Strike 1. I Collateral Strike również o wartości 1. Następnie tutaj także lotnisko. 7 to pudło z automatu. Następnie tutaj baza lotnicza. 2. O, trafienie na pewno. I to o sile 2. Strike 2. I collateral strike o wartości 2. Teraz tutaj, atakuje sztab. Sztab, który jest wykryty. Ale sztab znajduje się w dżungli, w związku z czym będę posiadał modyfikator plus 1. 4. Plus 1, 5. To oznacza 1. Udało mi się trafić z jedynki, co prawda, ale też nie ma co narzekać. Każdorazowe osłabienie sztabu jest dobre. I to by były wszystkie cele dla moich rakiet? Tak, to byłyby wszystkie cele dla moich rakiet. Wystrzeliłem łącznie, zużyłem 4 punkty rakiet, a zatem 37, 33. Następnie swoje cele może wyznaczyć gracz nieposiadający inicjatywę. Czyli w tym przypadku gracz wietnamski. Gracz wietnamski posiada tylko 5 punktów rakiet, więc za bardzo nimi nie poszaleje. Myślę, że spróbuję strzelić w to lotnisko jedną rakietą. I w ten sztab. Najpierw w sztab. U, poszło ładnie. 2. Plus 1 za ostrzał jednostki będącej w dżungli. Czyli 3. Oznacza 1. Ach, gdyby nie dżungla, to miałbym nawet 2 trafienia, co byłoby bardzo fajnym efektem, bo bym właściwie ten sztab, można powiedzieć, zneutralizował całkowicie, natomiast nawet przez jedno trafienie i tak jest nieźle. Następnie strzelam w to lotnisko, które tu się znajduje. 5. Jedno trafienie. Też nieźle. I collateral strike o wartości 1. I teraz, jeszcze nie rozstrzygam collateral strike. Generalnie mogę to zrobić, to właściwie nie masz takiego dużego wpływu, natomiast
porządek i przepisy nakazują, aby wszystkie collateral strike rozstrzygnąć na samym końcu tej fazy. Więc teraz mogą przydzielić swoje jednostki lotnicze do wykonania uderzeń. I tak, jak to wygląda? Wybieram jednostkę lotniczą, powiedzmy te chińskie bombowce H6, to jest chińska licencyjna wersja TU-16. Wybieram cel, powiedzmy tą jednostkę będę chciał zaatakować i następnie mogę przydzielić mu jeszcze samoloty eskorty. Generalnie zasada brzmi, każdego typu samolotów mogą być do jednej misji dwa żetony. Czyli mogę przydzielić dwa żetony do wykonania uderzenia i maksymalnie dwa żetony do eskorty. Taką ciekawostką, a może nie, to zaraz omówię po kolei, indywidualnie róbmy to. Więc tak, najpierw wszystkie swoje misje przydziela gracz chiński. Czyli powiedzmy, że przydzielę ten. Nie będę tego robił za dużo, bo w końcu tutaj nie chodzi o to, żeby to wszystko, żeby to wygrać. I powiedzmy, że gdzieś jeszcze bym chciał przydzielić tutaj. Bardziej na zachód przesuńmy się. Tę dywizję bym chciał zaatakować. Więc to będzie tu. I teraz po przydzieleniu tych misji przydziela swoje misje gracz aliancki. Czyli jak widzicie, nie robimy tego tak, że przydzielam, rozstrzygam, po czym drugi gracz to robi, tylko obaj gracze przydzielają swoje misje na raz, a dopiero potem je rozstrzygają. I teraz chciałbym wrócić do misji gracza alianckiego, ponieważ tutaj mamy taką ciekawostkę. Tu znowu oszukam, ponieważ w tej fazie nie mógłbym użyć tej jednostki, ponieważ jest ona w okienku flown, ale że chciałbym Wam ją pokazać, bo jest to bardzo ciekawy typ jednostki, więc postanowiłem, że to zrobię. I chodzi mi o maszyny typu Wild Weasel. Maszyny typu Wild Weasel są specjalistycznymi samolotami, jednostkami wymyślonymi w okresie wojny wietnamskiej do zwalczania wrogich systemów obrony przeciwlotniczej. I samoloty takie, jak widzicie, mają siłę walki lotniczej w nawiasie, czyli nie są one specjalnie skuteczne do walki przeciw wrogim myśliwcom. Nie mają wskaźnika ani wsparcia walki lądowej, ani strike, natomiast mają dwie literki W. Oznacza to, że mogą one wykonywać uderzenia na wrogie instalacje obrony przeciwlotniczej. Zwykłe samoloty mogą także wykonywać takie uderzenia. Natomiast te samoloty są szczególnie skuteczne w atakach na wrogie instalacje obrony przeciwlotniczej, więc powiedzmy, ten żeton przydzielę tutaj. Zaraz pokażę, jak to działa. I jeżeli chodzi o samoloty strony broniącej, to w tym momencie nie będę wykonywał więcej strajków, bo to, jak powiedziałem, nie ma dla mnie dużego znaczenia. Więc tak, po tym jak przydzieliliśmy wszystkie misje, to rozstrzygamy je, ale też w ścisłej kolejności. Zawsze, jako pierwsze, rozstrzygamy uderzenia skierowane przeciwko wrogim systemom obrony przeciwlotniczej. To te uderzenia zawsze są rozstrzygane bez względu na to, czy przydzieliliśmy jakieś inne, czy nie, jako pierwsze. Więc przenieśmy się na Strategic Display i jak widzicie, mam tutaj dwie misje skierowane przeciwko wrogim systemom obrony przeciwlotniczej. Jedną chińską, wycelowaną we wrogie systemy obrony, przepraszam, wrogie systemy radarowe i jedną aliancką, wycelowaną we wrogie systemy obrony rakietowej. Więc tę misję muszę teraz po kolei rozegrać. I teraz mamy taką ciekawostkę, związaną generalnie z wszystkim, co dotyczy obrony przeciwlotniczej, co powinienem w tym momencie omówić. Więc tak, na początku zawsze wykrywanie. Musimy ustalić, czy nasze samoloty zostaną przez wroga odpowiednio szybko wykryte, czy nie. Korzystamy wówczas z tabelki Advanced Detection. Bierzemy wskaźnik radarów przeciwnika. Abym nie skłamał, jako pierwszy zawsze wykonuje swoje misje tutaj gracz niealiancki, czyli chiński. Czyli zaczynamy od rozstrzygnięcia tej misji. Mamy tutaj chiński Su-30 osłaniany przez J-11, który atakuje wietnamskie systemy radarowe. Więc tak, wykrywanie wietnamskie jest na poziomie 5. I korzystam zatem z kolumny 5 i wykonuję rzutkością, by określić, jak zostałem wykryty. Wyniki możliwe są 3. Early detection,
Co oznacza, że samoloty zostały wykryte wcześniej i można wysłać przeciwko nim myśliwce, a dodatkowo zostaną ostrzelane przez systemy obrony rakietowej i artylerię przeciwlotniczą. Detection, czyli D, czyli myśliwców nie możemy wysłać, ale, możemy wys ale standardowa obrona przeciwlotnicza działa, oraz brak wykrycia, samoloty dotarły do celu niewykryte, mogą wykonać atak bez obawiania się obrony przeciwlotniczej. Więc tak, tutaj jak powiedziałem, Wietnamczycy mają obronę 5. I teraz modyfikatory. Minus 1, jeżeli nasz cel jest w zasięgu 2 heksów, co najmniej, od wrogiej kwatery głównej. Jeżeli wykonujemy atak śmigłowcami lub ruch aeromobilny i przeleciliśmy nad heksem zawierającym jednostkę wroga. Minus 1, jeżeli są to śmigłowce bojowe. Minus 1, jeżeli jest to misja transportowa wykonywana w wrogiej strefie obrony, przepraszam, we wrogiej strefie kontroli. Plus 1 za każdą jednostkę Wild Wessel uczestniczącą w misji. Plus 1 za misję transportową, spadochronową lub wsparcia walki. Plus 1, jeżeli cel misji znajduje się w górach lub wysokich górach. Plus 1, jeżeli pogoda to overcast. Plus 1, jeżeli są to cruise missile, ale to dotyczy tylko zasad specjalnych suplementu 2. Plus 5, jeżeli w misji wykonują wyłącznie samoloty klasy stealth. Plus 3, jeżeli pogoda to sztorm. I teraz, jeżeli jedna ze stron posiada AVAX Advantage, to uzyskuje dodatkowo modyfikator określony tutaj. Więc tak, Wietnam nie posiada AVAX Advantage, posiadają go Chiny, więc nie będziemy mieli żadnego modyfikatora. Nie mamy tutaj w tym momencie w tej misji żadnego modyfikatora, więc wykonuję rzut po prostu w kolumnie 5. Wrzuciłem 5. W kolumnie 5 oznacza D, czyli Detection. Czyli wykryła nas wroga obrona przeciwlotnicza. Ale myśliwce nie. W związku z czym myśliwiec eskorty może wrócić bezpiecznie do domu. Umieszczany jest w okienku flown, bo nie dostał wyniku abort, a zatem będzie w kolejnym etapie mógł być normalnie wykorzystany. Natomiast my tutaj rozstrzygamy normalnie misję bojową. I teraz tak, mam dwie opcje. Mogę skorzystać z tak zwanej ataku z dalekiego dystansu, ponieważ koło wskaźnika strike mam gwiazdkę i wtedy ignoruję wrogą obronę przeciwlotniczą, ale strzelam z siłą o połowę słabszą lub próbuję przelecieć przez wrogą obronę przeciwlotniczą i jeżeli mi się uda, to będę strzelał z pełną siłą. Więc powiedzmy, że spróbuję przelecieć przez wrogą obronę przeciwlotniczą. Najpierw muszę rozstrzygnąć wrogie systemy obrony rakietowej, czyli samy. Wróg ma samy na poziomie 6. Korzystam zatem z okienka Air Defense Fire, sam na poziomie 5-6 i wykonuję rzut kością. 6 oznacza to niepowodzenie, ponieważ żaden z modyfikatorów, tak jak poprzednio, są one dość podobne, nie wchodzi w grę. Czyli udało mi się pomyślnie przelecieć przez wrogie samy i następnie przez wrogą artylerię przeciwlotniczą muszę przelecieć. Jest ona na poziomie 2. Ojej, 0 oznacza A, czyli abort. Czyli obrona przeciwlotnicza mnie odegnała, zadała mi także pewne straty, więc ten samolot wraca, przesuwany jest do okienka abort. Następnie ostrzegamy misję gracza nieposiadającego inicjatywę, czyli gracza alianckiego. I tak, on chce wykonać atak na wrogie systemy obrony rakietowej przy pomocy misji Wild Wessel. Więc najpierw rzucamy oczywiście na wykrycie. 8. W ogóle nie zostaliśmy wykryci, czyli super. Czyli myśliwce wracają do domu, a ten samolot wykonuje uderzenie na wrogie samy. I teraz zauważcie. Jeżeli naszym celem są to tory obrony przeciwlotniczej, a misję wykonuje maszyna klasy Wild Wessel, to ma ona swoją osobną kolumnę. Z bardzo dużą szansą na trafienie. 1. 1 oznacza 2. Czyli obniżam wskaźnik wrogich samów aż o 2. Co jest bardzo dobrym wynikiem, a on wraca do okienka float. I to teraz po wykonaniu tych misji, wracamy z powrotem na planszę, teraz wykonujemy wszystkie pozostałe misje. Na tej planszy już nie mam żadnych misji, więc wracam tutaj. I rozstrzygam misje wykonywane tu, na tej planszy. Więc tak, tutaj swoje misje wykonywał wyłącznie Chińczyk, więc mogę je wykonać.
Najpierw atak na tę wietnamską dywizję. Oczywiście najpierw muszę rozstrzygnąć szansę na wykrycie. 2. No to dwójka w przypadku piątki oznacza detection. Czyli, ale zauważcie, że tutaj znajduje się wrogi sztab. Oznacza to, że od wyniku muszę odjąć 1, czyli 1 oznacza early detection. Czyli zostałem namierzony przez wrogi odpowiednio wcześnie i wróg może wysłać swoje myśliwce, aby mnie zestrzelić. Powiedzmy, że to zrobię. Alianci wysyłają F-22, bo F-22 jest super, i dochodzi do walki z myśliwcami eskorty. I teraz tak. Walka, jak pamiętacie, jest trzystopniowa, czyli long range, standoff i dogfight. Jeżeli myśliwce przechwytujące chcą zaatakować także strikery, to muszą najpierw w którymś z kroków wyeliminować myśliwce eskorty i muszą posiadać jeszcze jeden krok, aby zaatakować bombowce. Czyli muszę albo w kroku long range, albo w kroku standoff pozbyć się tych myśliwców, aby mieć co najmniej jeszcze jeden krok dogfight, żeby zaatakować bombowce. A zatem atakuję, mam dwie gwiazdki, więc atakuję w long range te myśliwce. Mam 6 przeciwko 4, czyli mam plus 2. Poszło ładnie. 2 z plus 2 oznacza damage aborted, czyli Chińczyk jest uszkodzony i jest umieszczany w okienku aborted. I teraz mogę zaatakować strikery. Zauważcie tutaj różnicę. Mam siłę ataku 6, a ten ma siłę obrony 1, czyli będzie siła walka na poziomie powyżej plus 4, a naszym celem dodatkowo jest bombowiec, mamy minus 1. Jest to walka w kroku standoff, czyli strzelam z siłą plus 4 i modyfikator minus 1. Tylko 6, minus 1, 5, damage i aborted. No powiedzmy nie tak źle, ale liczyłem, że go zestrzelę po prostu. Niemniej udało mi się, jak widzicie, go odegnać skutecznie. I mój myśliwiec umieszczany jest w okienku flown. I teraz druga misja strike, która tutaj się rozgrywa. Celem jest ta wietnamska dywizja. Rzut na wykrycie. 8. Udało się, nie zostali wykryci. Więc myśliwiec sobie wraca bezpiecznie do domu. A samolot musi rzucić na wykrycie. Przepraszam, nie musi rzucać na wykrycie. W tym momencie jest bezpieczny. Może wykonać bezpośrednio atak. Jego celem jest jednostka piechoty znajdująca się w terenie czystym. I jego siła strike wynosi, zauważcie, aż 5. Jest to bardzo wysokie. Więc sprawdzam teren czysty. Okienko 5. 0. O, wow. 0 oznacza X. X. Jednostka trafiona ponosi jedną stratę. To bardzo dobry wynik. Zatem ta dywizja jest osłabiona o 1. A ten wraca sobie bezpiecznie do bazy. I to by były wszystkie strajki lotnicze. Jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tak. Następnie, po wykonaniu wszystkich uderzeń lotniczych, gracze mogą wykonać bombardowanie morskie. Jeżeli któraś z jednostek morskich gracza znajduje się ma w swoim zasięgu wrogie jednostki lądowe, to może wykonać uderzenie morskie. W tym momencie nie mamy takiej sytuacji w ogóle na planszy, bo na początku jest to raczej trudne. I teraz, po wykonaniu tych wszystkich uderzeń, dopiero rozstrzygamy collateral strike. Nie wcześniej, jak widzicie. Spytacie, jakie to ma znaczenie. Ma znaczenie, ponieważ gdybym wykonywał je wcześniej, to mogłyby one jakoś tam uwzględniać również samoloty znajdujące się na moich lotniskach. A dopiero teraz wszystko będzie uwzględniane. A zatem tutaj. Wietnamskie lotnisko, siła strike 1. A zatem to okienko. 4, nic. Teraz tak, tutaj jest wietnamska baza, strike 2, to może zaboleć. Wow, i to bardzo zaboleć. Air i Air Mobile Point. Gracz wietnamski ponosi dwie straty, przy czym jedną stratę wybiera sam, a jedną stratę wybiera przeciwnik. Dobra, to sobie już sam przydzielę, nie będę w tym momencie latał kamerą, bo nie ma to sensu.
I powiedzmy, że przeciwnik wybrał samolot, który już raz był uszkodzony, więc samolot jest w tym momencie likwidowany. I gracz chiński otrzymuje 2 punkty zwycięstwa z racji tego, że udało mu się wyeliminować wrogi samolot. Następnie miałem jeszcze gdzieś strajki. A tak, tu jeszcze mam jeden strajk, tym razem dla Wietnamu, czy raczej przeciwko Chińczykom. To jest lotnisko, tak, lotnisko i ono otrzymało strajk 1, 2. O, to nawet trafiłem. Nie, nie trafiłem. Myślałem, ale jednak nie. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o rozstrzyganie collateral damage. Następnie, to jeszcze nie wszystko, to już prawie, że wszystko. Teraz gracze mogą wykorzystać swoją artylerię lub sztaby, żeby wykonać uderzenia na jednostki lądowe. Ktoś spyta, o co tu chodzi ze sztabami. Otóż sztaby w tej grze reprezentują tak naprawdę wszystkie służby dywizyjne. Czyli saperów, artylerię dywizyjną, systemy obrony przeciwlotniczej itd., itd. Więc żetony sztabów mogą również wykonywać swoje strajki przeciwko wrogim jednostkom lądowym, natomiast są one ograniczone bodajże do zasięgu 2 heksów i tak naprawdę powiedziałbym, że nie są one szczególnie skuteczne i może opłaca się je wykonywać tylko w sytuacji, kiedy nie mamy lepszej opcji. Swoje strajki może także wykonywać artyleria, ponieważ w tej grze gracz chiński akurat posiada żetony artylerii. Artyleria może być wykorzystywana dwojako, albo właśnie do strajków, albo do wsparcia walki. Generalnie do wsparcia walki jest o wiele skuteczniejsza moim zdaniem, więc nie ma sensu jej manować na strajki. Artyleria może być wykorzystana dwa razy, podobnie jak sztab, na etap. Aby to zaznaczyć, po pierwszym wykorzystaniu obracamy ją w ten sposób, a po drugim wykorzystaniu obracamy ją w ten sposób i wiemy, że już była dwa razy wykorzystana i już nie może być więcej wykorzystana. I to zamyka nam strike phase. Jako następną mamy first supply phase, przy czym jest przy niej dużymi bykami zaznaczone. Nie jest ona wykorzystywana w pierwszym etapie gry. No bo nikt się jeszcze nie poruszał tak naprawdę. Nie mamy żadnej sytuacji, która by wymagała sprawdzania zaopatrzenia na tym etapie gry. Wszyscy mają zaopatrzenie, więc nie ma żadnych problemów. Jako następną przechodzimy na drugą stronę kartki. Mamy Initiative, Movement and Combat Phase. Zaznaczone, że jest to faza, która rozstrzygana jest tylko w turze inicjatywnej. W tej fazie gracz atakujący, czyli posiadający inicjatywę, porusza się dwa razy i atakuje dwa razy, zaś gracz broniący się porusza się półtora raza. O co tu chodzi, zaraz wyjaśnię, ale pójdźmy po kolei. Jako pierwszy mamy movement segment, czyli gracz posiadający inicjatywę porusza tyle, ile chce ze swoich jednostek, wykorzystując ich punkty ruchu. Może wykonywać ruch lotniczy, a i mobilny, transport powietrzny i morski są także dozwolone. A zatem gracz chiński może wreszcie się ruszyć. Sporo to trwało, ale wreszcie możemy przystąpić do konkretnych działań. Rozpocznijmy zatem ruch. Myślę, że przesunę sobie teraz trochę kamerkę, tak żeby jakoś sensownie móc Wam to wszystko pokazać i powiększę. O, tak powinno być. Mam nadzieję, dobrze. Ok, jak widzicie, sporą część północnej części planszy pokrywa dżungla. Dżungla jest obszarem wrednym i to wrednym przede wszystkim dla atakującego z kilku powodów. Po pierwsze, ma dość wysokie koszty ruchu. Aby wejść na teren pokryty dżunglą, jednostka zmotoryzowana musi zapłacić dodatkowe 3 punkty ruchu, zaś jednostka piesza jednostka zmechanizowana 2 punkty ruchu, jednostka piesza 1 punkt ruchu. To może samo w sobie nie brzmi jakoś szczególnie wernie, ale zauważcie, że dżungla w większości przypadków nie znajduje się na terenie czystym. Tu mamy teren czysty. No to on nie jest problemem. Natomiast dżungla znajduje się w większości na terenie roof lub na terenie mountain. I to oznacza, przepraszam, highlands. Nie, mountain to jest highlands, a to jest roof. I każdy z tych terenów nakłada się. W efekcie czego, jeżeli na przykład nasza jednostka, powiedzmy tutaj, mamy jednostkę, dobra, żeby nie komplikować za bardzo wszystkiego, to może najpierw omówię jednostki, a potem teren, żeby... Jeżeli chodzi o ruch, to każda jednostka posiada swój typ ruchu określony jako trzecia cyferka. Jeżeli nie ma ona żadnego znaczku, to jest to po prostu zwykła jednostka piechoty i porusza się ona tak jak piechota. Jeżeli posiada
żółtą czwerkę na czarnym tle, to jest to także piechota, tyle że lekka piechota. Jeżeli posiada ona pomarańczową czwerkę na białym tle, to jest to jednostka piechoty zmotoryzowanej. Natomiast jeżeli posiada czerwoną na białym tle, to jest to jednostka zmechanizowana. Najbardziej chyba powiedzmy takie triki i robiące problemy jest to związane z piechotą zmotoryzowaną. Zauważcie, że ta jednostka posiada ikonkę zmechanizowanej jednostki, a porusza się jak jednostka zmotoryzowana i jest traktowana to samo dla wszystkich innych kwestii związanych na przykład z ruchem, ale także z walką. O ile w poprzednich grach tego nie było aż tak bardzo, tak tutaj to jest dosyć częste, co wynika ze specyfiki chińskiej armii, która w bardzo dużym stopniu korzysta z jednostek kołowych, znaczy z pojazdów kołowych. Chyba podobne natężenie występuje wyłącznie w armiach francuskiej i do pewnego stopnia w armii rosyjskiej. Większość pozostałych armii korzysta raczej z pojazdów gąsienicowych. Natomiast tutaj mamy bardzo dużą ilość pojazdów kołowych i to jest właśnie oddane przez fakt, że spora część jednostek zmechanizowanych armii chińskiej jest zaznaczona jako jednostki zmotoryzowane, podczas gdy część jest traktowana rzeczywiście jako jednostki zmechanizowane. I to może sprawiać pewne problemy w związku właśnie z ruchem. Okej, teraz jak wygląda sprawa z tą dżunglą? Dżungla nakłada się na teren, czyli musimy zapłacić za koszt terenu i dodatkowo koszt dżungli. Czyli powiedzmy przykładowo, tutaj mam jednostkę chińskiej piechoty zmotoryzowanej i tak, gdyby ona weszła na ten teren, to jest to teren klasy Highlands i dodatkowo teren klasy Jungle. Jeszcze dodatkowo teren klasy Roof, więc zauważcie, że tutaj mamy Roof, tu mamy Highlands i tu mamy Jungle. Czyli musiałbym zapłacić za ten teren, który dominuje, czyli byłby to w tym przypadku teren Highlands, dla piechoty zmotoryzowanej jest to 4 punkty ruchu, i za dżunglę. Dżungla dla piechoty zmotoryzowanej oznacza 3. Czyli musiałbym łącznie zapłacić 7 punktów ruchu za wejście na to pole. A że nie mam takiej ilości punktów ruchu, to musiałbym w takiej sytuacji stać na polu sąsiednim i zadeklarować, że wchodzę tylko na to pole i nie wykonuję żadnego innego ruchu. Wtedy mogę wejść na pole, gdzie przekroczę limit punktów ruchu, ale tylko w takiej sytuacji, w żadnej innej. Oczywiście, jeżeli poruszam się po drogach, tak jak tutaj, to nie jest problem, bo wtedy popłacę koszty drogi. Dżungla ma dodatkowo mocny wpływ na walkę. Jednostki zmechanizowane posiadają połowę punktów siły, jeżeli atakują heks pokryty dżunglą, natomiast jednostki piechoty, które bronią się na terenie dżungli, mają siłę mnożoną razy 2. Tak więc, jak widzicie, dżungla nam może sprawić sporo problemów, zwłaszcza na samym początku. I właściwie takim podstawowym założeniem Chińczyków na początku tej gry jest jak najszybciej z tej dżungli wyleźć, wydostać się na otwartą przestrzeń, która znajduje się tutaj trochę bardziej na południu, ponieważ tam już po prostu będzie łatwiej. Ale wróćmy do naszej dżungli. Jak to śpiewało moje ulubione Jethro Tull, Bungle in the Jungle. Więc tak, te jednostki, jak widzicie, znajdują się już na polach sąsiednich z jednostką przeciwnika, w związku z czym ja ich nie będę ruszał, ich celem będzie zaatakowanie tej jednostki. I teraz tak, tu znajduje się mój sztab, który ja tutaj pozostawię. A tu mam jeszcze dwie brygady przepraszam, jedną brygadę zmechanizowaną. I tę brygadę zmechanizowaną przesunę na to pole, płacąc za to wszystkie punkty ruchu. Natomiast tę brygadę z kolei przesunę tutaj. Aha, dosyć ważna rzecz. To są kwestie związane z ilością jednostek na jednym heksie, czyli ze stosami. Generalnie na jednym polu możemy mieć 4 punkty stosu. Punkty stosu to są te punkty, które określają wielkość jednostki, czyli tu mam na przykład 4 w tym momencie. Tu też mam 4. Mam jeden punkt za bazę zaopatrzenia. Dwa punkty za brygadę zmechanizowaną i jeden punkt za sztab. Czyli zachowuję czwórkę. Na początku samym gry, rozstawiając jednostki, możemy tę liczbę przekroczyć. Jest to dopuszczalne, natomiast w trakcie wykonywania ruchu musimy już trzymać się tej liczby. Nie możemy jej w żaden sposób przekraczać. Więc tak, tutaj jak widzicie, nie będę za bardzo kombinował z ruchem. Teraz tutaj. Jeszcze trochę przesunę.
Więc tak, tutaj mam wietnamski posterunek graniczny, który chciałbym zaatakować, więc wykonuję ruch 1 i 2 za wejście we wrogą strefę kontroli. To jest zwykła droga. Na zwykłej drodze jednostki zmechanizowane i zmotoryzowane płacą połowę punktu za heks, więc pół. 1,5, czyli 2 i 3 za wejście w strefę kontroli wroga. Następnie tak, tutaj mam sztab 1, 2, przesuwam go w ten sposób. Tutaj mam konwój z zaopatrzeniem i dwie brygady zmechanizowane. Więc jak pominąłem, mogłem jeszcze to rozstawić na samym początku gry, ponieważ miałem w ten sposób 5 punktów stosu, natomiast teraz już nie mogę. Muszę to rozłożyć ten 1, 2, 3. I teraz tak, tu znajduje się teren Highlands i dżungla. Jednostka zmechanizowana za wejście na teren Highlands musiałaby zapłacić 6 punktów ruchu i za dżunglę plus 2, czyli musiałbym zapłacić łącznie 8 punktów ruchu, aby wejść tutaj, co jest niewykonalne, a zatem muszę tutaj stanąć w tym momencie. Podobnie tę jednostkę mogę przesunąć tu. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Aha, zauważcie, tu mam śmigłowce. Zaznaczone jest na planszy, że śmigłowce, które stacjonują poza planszą, są traktowane tak, jakby wydały już 7 punktów ruchu. Więc w trakcie misji bojowych te śmigłowce będą w stanie operować na planszy tylko w zasięgu 7 heksów, ponieważ posiadają zasięg 14 heksów. Tu mam co prawda jedno lotnisko, ale to lotnisko jest przydzielone wyłącznie dla tej grupy armijnej, nie dla tych śmigłowców, więc one muszą tutaj operować aż do momentu, aż zdobędę jakieś inne lotnisko lub przebazuję na przykład te śmigłowce stąd. Póki co na razie one są zmuszone operować spoza planszy. Przenieśmy się teraz na zachód, gdzie mam drugą grupę armijną. O. Więc tak. Tutaj znowu rozstawienie uniemożliwia mi powiedzmy pełną swobodę. Co zrobię? Tą jednostkę przesunę tutaj, płacąc za to wszystkie punkty ruchu. Tu mam z kolei jednostkę piechoty górskiej, która bez problemu może też wejść tutaj. I w ten sposób te dwa stosy będą mogły zaatakować bezpiecznie tę grupę. Natomiast teraz tak, czy będzie widać to, co chcę następnie zrobić? Teraz to powinno być widać. Chciałbym przesunąć tę brygadę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I zauważcie, że w tym momencie przejechałem przez dwa wietnamskie miasteczka. Zajmowanie miasteczek daje nam określone punkty zwycięstwa, ale jest to rozstrzygane dopiero w ostatniej, przedostatniej fazie gry. Czy może przedostatniej, fachowo mówiąc, więc zaznaczę je sobie póki co też żetonami pochodzącymi z suplementu, jako pola, które mogą zmienić przynależność pod koniec etapu, ale rozstrzygnięte to będzie dopiero po zakończeniu całego etapu praktycznie. A zatem tak, to by było tyle, jeżeli chodzi o ruch jednostek lądowych, ale to bynajmniej nie wyczerpuje kwestii związanych z ruchem. Przenieśmy się teraz nad morze. Ruch morski wbrew pozorom nie jest tak skomplikowany, jak by się mógł wydawać. Dla jednostek morskich jest jedna złota zasada, którą łatwo zapamiętać, a która nam bardzo uproszcza życie, żeby pamiętać, jak się poruszamy. W jednym segmencie ruchu jednostka morska może wejść do jednego obszaru morskiego. Czyli powiedzmy, mam tutaj na obszarze Morza Południowochińskiego dwie jednostki morskie. Więc zacznę powiedzmy od tych lotniskowców. Mogą one wejść do tego obszaru morskiego i dalej się już nie mogą poruszać. Przepraszam, źle powiedziałem. Wiedziałem, że nie wyrażę się dość precyzyjnie. Więc tak, one muszą skończyć, nie mogą poruszać się poza ten obszar morski do kolejnych obszarów morskich. Czyli przykładowo, gdybym zaczął ruch tutaj i wpłynął do cieśnin tajwańskich, to nie mogę już wpłynąć do tutaj, tutaj, ani tutaj. To byłby, skończyłbym swój ruch, jeżeli chodzi o obszary morskie, ale, teraz to jest ważne, ale mogę poruszać się dalej tak długo, jak nie idę do nowego obszaru morskiego. Co to znaczy? Wróćmy znowu tu i przykładowo. Wchodzę na obszar Zatoki Tonkińskiej, jest to obszar morski. W tym momencie nie mogę wejść do żadnego innego obszaru morskiego, ale mogę dalej się poruszać tak długo, jak nie wejdę do nowego obszaru morskiego. Czyli mogę wpłynąć do Tonkin Inshore Box, a następnie przenieść się na planszę operacyjną i tam się poruszać, tam umieścić się jednostkę na dowolnym heksie planszy. Krótko mówiąc, poruszamy się tak długo, jak nie przekraczamy limitu jednego obszaru morskiego.
Więc co teraz zrobię? Tę grupę przesunę do obszaru Zatoki Tonkińskiej, bo ona mi będzie potrzebna. Tą pozostawię natomiast na obszarze Morza Południowochińskiego. Kolejna rzecz to moje jednostki amfibijne. Gracz chiński posiada dwie jednostki amfibijne i może od razu przy okazji w tym momencie omówię jednostki morskie. Przybliżmy trochę znowu. Będzie widać? Jeszcze nie. O, teraz powinno być. Super. Więc tak. Na dole tutaj mamy oczywiście ikonkę, tu mamy rodzaj jednostki. Tutaj mamy dwa wskaźniki. Siłę ognia i zasięg. Jeżeli jednostka ma wykonać bombardowanie artyleryjskie lub wsparcie walki, to tu mamy na jaki dystans może operować i z jaką siłą. Tutaj natomiast w przypadku niektórych jednostek mamy ładowność wyrażoną w punktach stosu, czyli tyle jednostek, tyle punktów stosu możemy na daną jednostkę zapakować. Przykładowo tu mamy w Chinach te dwie grupy amfibijne i postanawiam na jedną z nich załadować dwa bataliony Marines. Jak widzicie, mają one ładowność, wielkość stosu 1, więc oba zmieszczą się na jedną grupę amfibijną i ładuję je. Płynę do Zatoki Tonkińskiej, wydając jeden punkt stosu. Następnie wydaję jeden punkt ruchu, kontynuuję ruch, aby wpłynąć na obszar Inshore Box Zatoki Tonkińskiej. I tu kończę ruch. Czemu? Bo jeżeli chcę wykonać desant amfibijny, to muszę zacząć swój segment ruchu w Inshore Box obszaru, w którym chcę wykonać ten desant amfibijny. Czyli w tym momencie nie mógłbym jeszcze dopłynąć sobie do Wietnamu i wykonać ten desant. Będę to mógł zrobić dopiero w kolejnym segmencie ruchu, o ile moja jednostka zacznie go tutaj. Czyli tacy, o to mi chodziło. Druga jednostka amfibijna pozostanie w Chinach. Jeżeli pojawią się nowe jednostki piechoty amfibijnej, to będę mógł je załadować i wysłać. To by było tyle, jeżeli chodzi o ruch morski. Ale to znowu nie kończy nam kwestii związanych z ruchem, oczywiście. Jak widzicie, na planszy mamy taki szereg strzałek odchodzących z obszarów i łączących te obszary. Są to strzałki pokazujące nam możliwy dystans wykonania ruchu aeromobilnego, czyli transportu przy użyciu śmigłowców. Przykładowo z Chin możemy sobie dolecieć na wyspy Fengu, na Paracele, do Wietnamu, na Tajwan, oczywiście jeżeli będą tam nas chcieli, i tak dalej. Więc tak. Ważne ograniczenie. Śmigłowcami możemy przerzucać wyłącznie doski piechoty i lekkiej piechoty. Nie możemy przerzucać czołgów, transporterów i tak dalej, no z oczywistych, myślę, powodów. Więc teraz chciałbym wykonać ruch aeromobilny. Chińczycy mają 6 punktów ruchu aeromobilnego, co oznacza, że mogą przerzucić tym sposobem łącznie 6 punktów stosu na segment ruchu. Więc co chcę zrobić? Wybieram dwie jednostki piechoty spadochronowej. Jak widzicie, posiadają one wskaźnik ruchu żółty na czarnym, czyli są jednostkami lekkiej piechoty. I wykonuje nimi ruch aeromobilny na Wyspy Paracelskie. Wyspy Paracelskie nie są obszarem kontrolowanym przez nikogo. W związku z czym, aby móc je w ogóle zająć, muszę je przeprowadzić operację oczyszczenia. A zatem umieszczam tam te dwie jednostki. Po czym losuję jeden żeton clearing. I nie patrząc na to, co znajduje się po jego drugiej stronie, umieszczam go w ten sposób na jednostkach. Tego ruchu nie należa, nie, gdybym chciał grać, aby wygrać, to tego ruchu nie powinienem był robić, ponieważ zajęcie Wysp Paracelskich albo Wysp Spartli jest akcją bardzo wrażliwą i może wywołać reakcję wszystkich sąsiednich państw, Filipin, Malezji, Indonezji i Tajlandii. Natomiast robię to właśnie po to, żeby wam pokazać, jak ta akcja będzie wyglądać. Ale to dopiero w fazie reorganizacji pod sam koniec etapu. Niemniej zajęcie tych wysp także jest pożyteczne dla Chińczyków, ponieważ przydziela im sporo punktów zwycięstwa, natomiast jest bardzo ryzykowne. Niemniej robię to, aby pokazać wam po pierwsze ruch aeromobilny, po drugie właśnie kwestie związane z tym, co się stanie. Aha, w związku z tym, że to zrobiłem, to muszę sobie to zaznaczyć poprzez wydanie dwóch punktów ruchu aeromobilnego. Biorę zatem żeton, gdzieś tu, o tu jest, zużyte punkty aeromobilne i umieszczam go na dwójce. W związku z czym wiem, że w tym etapie, teraz zużyłem już dwa punkty aeromobilne i już nie będę mógł ich zużyć więcej. Czy to kończy naszą zabawę z ruchem? A gdzieżby? Przed nami kolejna rzecz, czyli jednostki spadochronowe. Chińczycy, jak widzicie, dysponują sporą ilością jednostek spadochronowych, które mogą wykorzystać w ataku na Wietnam. I oczywiście skwapliwie to uczynią.
Mogą, Chińczycy mogą wykonać desant 4 jednostek stosu spadochronowego na segment ruchu. Więc powiedzmy, że nie będę tego zrobił wszystkich też, bo to bez sensu. Wybiorę sobie powiedzmy 2 takie jednostki. Każda z nich ma wartość 1 stosu. I nimi wykonam desant w Wietnamie. Zaraz tam przejdę, żeby Wam pokazać, jak to działa. Wracamy zatem na planszę operacyjną. I jak widzicie, umieściłem na planszy 2 jednostki. Każda z nich jest osobną misją, ponieważ lądują na osobnych heksach. W związku z czym muszę przeprowadzić całą procedurę związaną z ich ewentualnym wykryciem przez wrogie jednostki, przez wrogą obronę przeciwlotniczą. Wykonuję zatem ruch. Radary wietnamskie są na poziomie 5. O! Wyrzuciłem 0. Zero dla powiedzmy tej jednostki. Źle zrobiłem, bo powinienem lepiej zadeklarować, dla kogo wykonuję ruch. Dobra, zrobimy jeszcze raz. Zacznę od tej jednostki. Najpierw muszę rzucić na jej potencjalne wykrycie grupy transportującej tę jednostkę. No, teraz wyrzuciłem 9. Więc nie została ona wykryta. Co oznacza, że może ona bezpiecznie zdystansować się na tym polu. A zatem biorę tabelkę desantu. Zauważcie, że mamy tylko 4 rodzaje terenu, na których możemy się desantować. Nie możemy na przykład zrzucić spadochroniarzy w dżungli. Zatem desantuję się w terenie flat. Wykonuję rzut kością. Wyrzuciłem 5. Oznacza, że wylądowałem bez strat. I jestem cały. Aha. Po desancie jednostka kończy ruch na tym polu, na którym wylądowała. Nie może się dalej poruszać. Może wejść na sąsiednie pole, jeżeli znajduje się na przykład jakaś instalacja, i może spróbować ją zająć, przeprowadzając operację clearing. Natomiast ruszać się generalnie nie może. Teraz ta jednostka. Także najpierw transport. 8. Super. Udało jej się dolecieć bez przeszkód. Teraz rzut na desant. 7. W terenie czystym. Oznacza to, że wylądowała bezpiecznie. Więc te dwie jednostki są już na terenie Wietnamu. I to faktycznie zamyka naszą na pierwszy segment ruchu. Przejdźmy zatem do tego, co jest esencją właściwie każdej gry wojennej, czyli do walki. W tym celu będziemy korzystać z tabelki Combat Table. Położę ją tak sobie, żeby było mniej więcej wszystko dobrze widać. Mam nadzieję. I zacznę, myślę, od tego starcia tutaj. A zatem tak, najpierw musimy ustalić bazowy stosunek sił, przepraszam. Atakujemy przez rzekę. Atak przez rzekę zawsze oznacza podzielenie siły atakującego na pół. Więc tak, tu mamy 3, na pół to jest 1,5, zaokrąglamy w takiej sytuacji w górę, więc mamy 2. I tutaj tak samo mamy 4 na pół, czyli 2, czyli tu mamy 4. Następnie atakuje także tym stosem. Oni nie atakują przez rzekę, zauważcie, więc mieliśmy 4, 6 i 7. Siła atakującego jest zatem 7. Siła obrońcy 2, 4. 7 na 4 to nie, to jest za mało, żeby uzyskać 2 do 1, ale jest to trochę więcej niż 1,5 do 1. A zatem tak, nasz bazowy stosunek sił wynosi 1,5 do 1, ponieważ zawsze zaokrąglamy stosunek sił w dół na korzyść obrońcy. No, ale jako, że mieliśmy nieco więcej niż 1,5 do 1, bo 1,5 do 1 w przypadku 7 na 4 to byłoby 6. Więc dostajemy dodatkowo minus 1 modyfikator korzystny do rzutu kością. Za tą 7, a będącą wyższą liczbą niż 6. Następnie to jest nasz bazowy stosunek sił. On może ulec pewnym zmianom. Po pierwsze, Wietnamczycy mają tutaj swój sztab. Sztab ma, jak widzicie, zasięg 4. To jest ta liczba obok współczynnika siły, który wynosi w przypadku 0. I ta liczba jest także współczynnikiem wsparcia sztabu. Mogę wykorzystać ów sztab, obrócić go i wtedy dodaję 4 do siły obrońcy. Tak samo mogą zrobić Chińczycy, którzy mają swój sztab, więc powiedzmy, że jako pierwsi zrobią to Chińczycy. Mam 5. 5 dodaję do 7, co daje mi 12.
Robią to także Wietnamczycy, którzy 4 dodają do 4, więc mają 8. A zatem w tym momencie stosunek sił wynosi 12 do 8. Czyli będzie to pełne 1,5 do 1, więc ten modyfikator przestaje obowiązywać. I to jest dopiero nasz bazowy stosunek sił. On może ulec zmianom poprzez wykorzystanie pewnych rzeczy. Po pierwsze, muszę wybrać jedną jednostkę z atakujących i jedną jednostkę z broniących, która jest tak zwaną jednostką wiodącą atak. Powiedzmy, że dla atakującego będzie to ta brygada piechoty górskiej. Dla obrońcy będzie to ten posterunek graniczny. Teraz porównujemy combat efficiency tych jednostek. Ta jednostka posiada combat efficiency równe 6, ten posterunek graniczny posiada combat efficiency równe 5. Oznacza to, że przesuwam kolumnę o 1 na korzyść atakującego, ponieważ jego combat efficiency jest o 1 wyższe. Atakujący deklaruje wykorzystanie artylerii, którą tu posiada, więc także ją obracam i przesuwam tym samym o jeszcze 1 na moją korzyść. I wreszcie, mówiłem o tym w pierwszym filmiku, więc można było już o tym zapomnieć, gracz atakujący w pierwszym etapie, tylko i wyłącznie w pierwszym etapie, posiada modyfikator plus 1 do wszystkich walk, jeżeli atakuje. Za zaskoczenie w walce. Więc bazowy stosunek sił wynosi tym samym 4 do 1. Teraz musimy ustalić modyfikatory rzutu kością. Więc tak, gracz chiński deklaruje wykorzystanie swoich śmigłowców szturmowych. Mają one zasięg 14 heksów, więc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Są w zasięgu, mogą wykonać wsparcie. Obracam je więc tak i sprawdzam, czy doleciały. W przypadku śmigłowców korzystamy zawsze z tabelki Local Detection, ponieważ śmigłowce są, latają bardzo nisko, latają dużo wolniej niż samoloty, mogą się chować i tak dalej, więc wykryć jest je o wiele trudniej. Wykonuję zatem rzut kością, wyrzuciłem 2. Wow, zostały wykryte. Czyli wietnamska obrona może spróbować je zestrzelić. Korzystamy zatem z, sprawdzam zatem rzut na obronę przeciwlotniczą. Wyrzuciłem 8, same ich nie wykryły. Rzucam na artylerii przeciwlotniczej. Wyrzuciłem 6, artyleria przeciwlotnicza również ich nie wykryła. A zatem dostaję modyfikator minus 1, ponieważ jak widzicie śmigłowce mają 1. Mogę teraz, jeżeli bym chciał, wykorzystać także lotnictwo. I myślę, że to zrobię. Wyślę tutaj grupę lotniczą złożoną z bombowców H6 i osłaniających je myśliwców J10. I teraz tak, wykonuję rzut na wykrycie najpierw. Wyrzuciłem 6. 6 i teraz tak. Poziom wykrywania Wietnamczyków wynosi 5. Cel jest w zasięgu 2 heksów od sztabu wroga? Nie jest. Jest to misja wsparcia walki, więc mam plus 1, czyli mam łączny wynik 7. 7 w piątce oznacza brak wykrycia. Czyli Wietnamczycy nie wykryli moich jednostek. Mogę dostarczyć im bezpośrednio wsparcie do walki. I te samoloty mają w siłę wsparcia równą 2. A zatem Chińczycy dostają minus 2, dostają wsparcie o 2 i ich modyfikator do rzutu kością wynosi w tym momencie minus 3. Wietnamczycy nie mają za bardzo samolotów do wsparcia, chociaż mają, tak naprawdę słabo, ale mają. Postanawiają spróbować. Wysyłają wietnamski osłabiony już Su-22 osłaniane przez F-15C. I teraz tak, teraz dojdziemy do takiego elementu, który jest bardzo charakterystyczny dla tej gry. Normalnie w większości gier Next War, jeżeli misja wykonywana jest na terytorium swojego kraju przeciwko jednostkom przeciwnika, to wtedy zawsze korzystamy z local detection. Oddaje to sytuację, w której gracz atakujący nie przenosi wszystkich swoich instalacji przeciwlotniczych na teren kraju zaatakowanego, ale korzysta jedynie z instalacji ze swoich tam lokalnych systemów obrony przeciwlotniczej przynależnych danej jednostce. Ale ta gra mówi inaczej. Czemu? Ponieważ Chińczycy posiadają systemy S-400, pozwalające im zapewniać osłonę przeciwlotniczą na daleko większym dystansie. W związku z czym w tej grze, póki funkcjonują systemy S-400, Chińczyk może korzystać z pełni swoich systemów obrony przeciwlotniczej. W związku z czym wykrywanie wojsk chińskich wynosi 7. Więc korzystamy z kolumny 7. Wykonuję rzut kością. Wyrzuciłem 2.
Oznacza to, dodaję plus 1 za misję wsparcia, detection. Czyli muszę wykonać rzut na chińskie samy. Chińskie samy mają wartość 6. 9 udało mi się ich uniknąć za chińską obronę przeciwlotniczą. 2. 2 oznacza plus 2. Czyli moje wsparcie walki będzie zmniejszone o 2. Jako, że te suki mają, Su-22, czyli zwane suką, mają wsparcie 1, więc przy zmniejszeniu o 2 wynosiłoby ono minus 1, więc nie mogą udzielić żadnego wsparcia niestety. Więc to by zamykało wsparcie ewentualne lotnicze. Czy mam tutaj jakieś dodatkowe modyfikatory jeszcze? Tak, ponieważ bronię się na terenie miasteczka, to obrońca ma modyfikator plus 1 na swoją korzyść. A zatem ostatecznie w wyniku będziemy szukać w kolumnie 4 do 1 z modyfikatorem minus 2 dla atakującego. Wykonuję rzut kością, wyrzuciłem 2. Przepraszam, postawiłem to pudełko nie tak. 2 minus 2 daje 0. Oznacza to min 1-3R. Zauważcie czerwony kolor, bo to jest dosyć ważne. Oznacza to, że atakujący ponosi jedną stratę, obrońca ponosi 3 straty i musi się wycofać. I teraz tak, jeżeli kolor wyniku jest czerwony, oznacza to, że jeżeli obrońca nie może ponieść aż tak takich strat, jakie są od niego wymagane, bo ma na przykład za mało jednostek, to atakujący może ponieść jedną stratę mniej. I tak jest tutaj. Zobaczcie. Atakujący może ponieść w tym momencie, znaczy obrońca może ponieść maksymalnie 2 straty w tym momencie, bo tak, ta jednostka poniesie jedną stratę i jest eliminowana. Ta jednostka poniesie jedną stratę i też jest już eliminowana, ponieważ poniosła już wcześniej jedną stratę. W związku z czym one są usuwane i jako, że obrońca powinien ponieść 3 straty, a może ponieść tylko 2, to atakujący może zrezygnować z poniesienia jednej straty, jeżeli chce. No oczywiście jest, że chce. W związku z czym atakujący nie ponosi strat i może się przesunąć, zająć sąsiednie pole oraz wjechać na kolejne. A nawet na kolejne, jeżeli atakujący, jeżeli jest to teren czysty, jest tu droga, a obrońca był zmuszony do wycofania się. Więc wjeżdżam tu. To miasteczko oznaczam sobie jako do sprawdzenia, czy zostanie ono opanowane. Aha, i dodatkowo na sam koniec, jako że zniszczyłem wrogą dywizję, to gracz chiński otrzymuje... Ile za dywizję się otrzymywało? 3 punkty zwycięstwa. 1, 2, 3. Ok. Więc to by była pierwsza walka. Mamy jednak jeszcze kolejne do rozstrzygnięcia na północy. Ok, teraz będzie dobrze. Wszystkimi tymi trzema zgrupowaniami atakuje ten punkt graniczny. Zauważcie, nie mamy w tej grze obowiązku atakowania wszystkich heksów, jakie znajdują się w naszej strefie kontroli, ani nawet nie mamy obowiązku atakowania w ogóle, jeżeli chcemy. Na przykład ta brygada w tym momencie mogłaby w ogóle nie atakować, gdyby nie chciała, a może wybrać, czy chce zaatakować tą jednostkę, czy tą. Postanawiam, że zaatakuję wszystkimi moimi siłami ten posterunek graniczny. Jest on, zauważcie, w dżungli. Więc tak, ta jednostka jest jednostką zmotoryzowaną, więc posiada ona normalną siłę. 4, 8... 10, przepraszam, 8, 12, 15 i tu mam jednostkę zmechanizowaną, więc ona siłę dzieli na pół, a zatem mam 18. Mam 18 na 2, to jest stosunek sił 18 na 2 to jest 9 do 1. W dżungli to będzie maksymalne 8 do 1. Czyli w tym momencie nawet nie muszę uwzględniać pozostałych innych modyfikatorów terenu, innych modyfikatorów za Combat Efficiency na przykład, aczkolwiek zawsze muszę i tak wskazać jednostkę, która wjedzie atak jako pierwsza, ponieważ ona będzie pierwszą do poniesienia ewentualnych strat. Więc powiedzmy, że wybiorę tę brygadę piechoty zmotoryzowanej, ona jest najsłabsza, więc tu jej straty mnie będą najmniej boleć. I tak, nie używam artylerii, nie używam sztabu, bo mi to jest niepotrzebne w tym momencie. Chińczycy nie mogą tutaj, przepraszam, Wietnamczycy nie mogą użyć sztabu, ponieważ sztab może udzielać wsparcia tylko swoim jednostkom, czyli powiedzmy, że tej dywizji, jeżeli tutaj byłby sztab tego samego koloru, posterunki graniczne nie są przynależne do jakichkolwiek jednostek, więc nie mogą otrzymać takiego wsparcia. I tak, czy chcę przydzielić sobie spróbuję skorzystać ze śmigłowców, które mam tutaj.
i wykonuję dla nich rzut kością za wykrycie. 8 w ogóle nie zostały wykryte, w związku z czym dostaję modyfikator minus 1 do rzutu kością. Następnie dostaję modyfikator plus 1, znaczy minus 1, za atak z trzech kierunków. Jeżeli atakuję z trzech lub więcej kierunków, to mam wtedy modyfikator, więc atakuję z trzech, więc mam minus 2. A Chińczyk broni się na punkcie, przepraszam, Wietnamczyk broni się na pozycji z miastem, więc ma plus 1. Więc to by było to tyle. Wykonuję rzut kością. 5, 5 minus 1, 4. 4 oznacza minus 2R. Czyli atakuje, obrońca ponosi dwie straty, czyli zostaje eliminowany, a atakujący może się przesunąć na to pole. Tu jest od razu kolejna wietnamska jednostka, więc za bardzo nie będę miał dużej swobody ruchu. Przesunę się więc, powiedzmy, tym stosem tylko, bo nie mogę, czterema jednostkami tutaj nie mogę wjechać, więc zrobię taki ruch. I to by było tyle, jeżeli chodzi o tę walkę. Następnie mamy jeszcze dwa starcia tutaj do rozstrzygnięcia. Najpierw tu. Atakuję 4 i 7, dwójkę. Co mi da 3 do 1. I modyfikator minus 1 na moją korzyść za niepełny stosunek sił. Ponieważ posiadam 7 na 2. Następnie za Combat Efficiency. Wybiorę tą jednostkę jako wiodącą. Ma ona 6 przeciwko 5, czyli dostanę plus 1, zatem mam 4 do 1. Mam kolejny modyfikator za zaskoczenie w pierwszym etapie, czyli 5 do 1. Przepraszam, w dżungli. Czyli 5 do 1. I mógłbym skorzystać ze śmigłowców albo z artylerii. Postanawiam skorzystać ze śmigłowców. Rzucam za ich potencjalne wykrycie. 3. 3 czyżby zostały wykryte? Nie, nie zostały wykryte. Czyli dają mi dodatkowy modyfikator minus 1 do rzutu kością. I to będzie wszystko. Na razie nie korzystam, zauważcie, z artylerii ani sztabów. One przydadzą mi się później. Wykonuję rzut kością. Wyrzuciłem 2. 2 minus 2 oznacza 0. To jest minus 2R, czyli posterunek graniczny zniszczony. Za niszczenie posterunków granicznych nie dostajemy, co ciekawe, punktu zwycięstwa. I ostatni posterunek graniczny mamy tutaj. Mam tutaj 6 przeciwko 2, co daje mi 3 do 1 w dżungli. Następnie mam plus 1 za Combat Efficiency, różnicę, czyli mam plus 1. Plus 1 za zaskoczenie w pierwszym etapie. I śmigłowców nie mogę już wykorzystać, ponieważ mogę wykorzystać te śmigłowce, swoje śmigłowce mogę wykorzystać w jednej walce, w jednym segmencie raz na segment. W związku z czym spróbuję wezwać lotnictwo. Wykonuję rzut na wykrycie. Wyrzuciłem 8, nie zostało wykryte, czyli dostaję minus 3 za tę walkę. Ci wracają do Flowna. I wykonuję rzut kością z modyfikatorem minus 3. Wyrzuciłem 2. Minus 3 oznacza minus 1. Minus 1, 3R. Oznacza to, że atakujący ponosi jedną stratę, obrońca ponosi 3 straty. Jako, że wynik nie jest na czerwono zaznaczony, to atakujący tak czy siak musi tą stratę ponieść. I w tym momencie, jako że zająłem pole, na którym znajduje się droga, to mogę przesunąć się nawet o 2 heksy naprzód. Ok. I to by było tyle, jeżeli chodzi o fazę walki gracza chińskiego. Czy segment walki, to przepraszam, fachowo nazywa to segmentem walki. I teraz następnym segmentem jest tak zwany Elite Reaction Movement Segment. Elite Reaction Movement Segment jest segmentem, w którym gracz nie posiadając inicjatywy może poruszyć swoje jednostki, ale tylko te mające Combat Efficiency 6 lub więcej. Co więcej, nie mogą to być jednostki mające na sobie żetonów Strike, oraz jednostki znajdujące się we wrogiej strefie kontroli oraz jednostki pozbawione zaopatrzenia. Nie może także w tej fazie, w tej segmencie wykonywać ruchu aeromobilnego, transportu lotniczego itd. Krótko mówiąc, bardzo ograniczona swoboda działania. I czy w tym momencie chce Chińczykami się poruszyć? Tak. Przepraszam, Wietnamczykami. Tak. Tą dywizją zmechanizowaną poruszę się 1, 2 tutaj. I byłoby to wszystko, tak, ponieważ tutaj mam jednostkę, która również posiada Combat Efficiency równe 6.
Natomiast jest ona w strefie kontroli przeciwnika, w związku z czym nie może się poruszać. I to by zamykało mój segment reakcji jednostek elitarnych, tak on się fachowo nazywa, ponieważ więcej jednostek za bardzo Wietnam nie posiada takiej jakości. To są takich jednostek najwięcej, oczywiście jak wszystkiego co najlepsze posiadają Amerykanie. Następnym segmentem jest tak zwany Exploitation Movement Segment. W tym segmencie gracz posiadający inicjatywę może poruszyć swoje jednostki ponownie, z tym wszelako ograniczeniem, że nie mogą się poruszać jednostki znajdujące się w strefach kontroli wrogich jednostek, jednostki nieposiadające zaopatrzenia i jednostki mające na sobie znaczniki Strike. Czyli można powiedzieć, przypomina ona nieco poprzednią fazę ruchu gracza posiadającego inicjatywę, czyli możemy poruszyć, ale już z pewnymi ograniczeniami, nie tak wszystko, jakbyśmy chcieli. Zatem tak, zacznijmy od zachodu. Więc ruszam tą brygadą. Pół, jeden, jeden i pół, aby zająć to miasteczko. Dwa, cofam się. 2,5, 3. I tu zakończę ruch. Następnie tą grupą. Tę brygadę tutaj pozostawię, aby pilnowała tego miasta, ponieważ jak widzicie, tu znajduje się na przykład wietnamska brygada pancerna, która, kto wie, gdyby chciała, mogłaby nam wjechać na chatę i odciąć zaopatrzenie. A w zasadach zaawansowanych zaopatrzenie bardzo boli, jeżeli go nie mamy. I teraz tak. Ten cały stosik przesunę tylko o jedno pole tutaj. Tę brygadę przesunę może nawet tu, żeby zablokować te czołgi. A może nawet spróbuję je zaatakować później, zobaczymy. Natomiast tak, tu mam jeszcze jedną brygadę pancerną, więc 1, 2, 3 i artyleria 1, 2, 3, sztab 1, 2, 3 i mój konwój zaopatrzenia. Jednostka, która... Później może się okazać dla mnie bardzo ważna. 1, 2, 3. Albo nie, powiedzmy tu. Tu będzie miała swobodniejsze, będzie miała połączenie drogowe łatwe ze wszystkimi. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o ruch na tym odcinku. Następnie północ. Tutaj za bardzo mam tutaj mam dość ograniczoną swobodę ruchu, ponieważ tak, te jednostki znajdują się w strefie kontroli tej, więc nie mogą się poruszać. Mogę natomiast sprowadzić, gdybym chciał, tę brygadę tu. Tą natomiast 1, 2, 3 tu umieszczę. Czemu? Na wypadek, gdyby któraś z tych wietnamskich dywizji postanowiła mi też zrobić wjazd na tyły. No, na to trzeba być zawsze gotowym. To jest jeden z wedniejszych motywów, jakie można zrobić w Next Warze. Zwłaszcza w przypadku gier, które mają taką dosyć ograniczoną sieć drogową i wąskie źródła zaopatrzenia, gdzie po prostu wjeżdżamy wrogowi czasem na przykład jedną czy dwiema jednostkami na tyły i cała ofensywa staje, bo ustaje zaopatrzenie. Owszem, jest opcja dostarczania zaopatrzenia drogą lotniczą, ale jest ona ograniczona i nie jest pewna. To jest takie trochę loteria, a to wszystko sprawia, że lepiej nie nastawiać się, że to będzie nasza główny sposób dostarczania zaopatrzenia. Teraz tak, poruszę 74. grupę armijną. Ci wjadą tu. Ci 1, 2, 3, 4 wjadą tu. Teraz tak, ten konwój zaopatrzeniem. 1, 2, 3, 4 tutaj. Ta brygada zmechanizowana. 1, 2, 3, 4, tu się zatrzymam. Artylerię przesunę nieco bliżej. I to byłoby to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o tę grupę. Teraz tak, tu miałem, zrzuciłem dwie jednostki spadochronowe. I tak, nimi wykonam ruch. 1, 2, zaznaczam sobie to miasteczko, przepraszam, jako potencjalnie zajęte. I tymi 1, 2, 3 także dołączę do nich i spróbuję wykonać atak na to pole. A przepraszam, nie było tego nawet widać, mój błąd, kamerka. Ok, to by było wszystko, jeżeli chodzi o planszę strategiczną.
I teraz przechodzimy na planszę operacyjną. Właściwie na planszy operacyjnej nie mam w tym momencie za bardzo, przepraszam, na planszy strategicznej nie mam nic za bardzo do robienia, ponieważ tak, miałem, jak pamiętacie, jednostkę amfibijną w Tonkin Gulf Inshore Box i teraz może ta jednostka wejść na pole, na planszę strategiczną, przepraszam, operacyjną, bo bogowie. Więc teraz tak. Gdybym chciał wykonać desant morski, to mogę go wykonać wyłącznie na plażach. Na całej tej planszy są tylko dwa heksy dostępne. To mnie to trochę zaskoczyło, kiedy zobaczyłem. Tutaj widzicie, jest plaża. Kiedy to zobaczyłem po raz pierwszy, ale okazało się, że jak tak się trochę popytałem, to tak, generalnie większość wybrzeża wietnamskiego na tym odcinku jest błotnisto, bagnisto, nieprzyjemna i jakiekolwiek próby desantowania się tam dużych jednostek są raczej niemożliwe. Taki obszar rzeczywiście plażowy jest tylko tutaj i tutaj rzeczywiście można go wykonać. W związku z czym muszę umieścić moją jednostkę amfibijną na tym odcinku, na tym heksie i jeżeli będę chciał wykonać desant, to muszę go wykonać w fazie walki. Nie mogę go wykonać teraz w fazie ruchu, ponieważ desant jest traktowany jako atak na dany heks, podczas którego przeprowadzamy walkę. I jeżeli uda nam się przeciwnika zmusić do odwrotu, wówczas taki desant się udaje i heks zostaje zajęty. Jeżeli nam się to nie uda, to niestety niepowodzenie, heks nie został zajęty. Dodatkowo postanawiam wykorzystać jeszcze, wykonać kolejny desant lotniczy. Desantuję tą brygadę tutaj. Wyrzuciłem piątkę, jeżeli chodzi o wykrycie. I to było, tu mam plus jeden, ponieważ jest to operacja transportowa, a właściwie powietrzno-desantowa, więc mam 6 przy wykrywaniu 5, oznacza to, że nie zostałem wykryty, a zatem wylądowałem pomyślnie, wykonuję rzut na sam desant, 5 wylądowali pomyślnie, więc mogą się tutaj znaleźć. Dobra, i to by było tyle, jeżeli... Chyba nie, ja mam jeszcze więcej, mam więcej jednostek spadochronowych, więc może też je podrzucam. Wykonam jeszcze jeden desant na tym polu. Zobaczymy, czy ten zostanie wykryty. Nie został wykryty. Mam dobry rzut, dobre rzuty, jeżeli chodzi o wykrywanie. Więc rzut na desant. 5. Udało im się wylądować bezpiecznie. Ok, więc to by było tyle, jeżeli chodzi o exploit movement segment. W tym momencie kończę i jako następną mam exploit combat segment. Jest to, można powiedzieć, druga faza walki gracza chińskiego, czyli gracza posiadającego inicjatywę, z jednym wszelako istotnym ograniczeniem. Jednostki atakujące w tej fazie posiadają modyfikator negatywny minus 2 do przesunięcia kolumny walki. Czyli gdzie mam tak, żeby generalnie wolę pokazywać niż czysto tylko opowiadać. Czyli przykładowo, gdybym atakował wszystkim ustaleniu miałbym stosunek sił 2 do 1, to zawsze po zakończeniu tego ustalenia przesuwam o 2 na niekorzyść, czyli w tej sytuacji byłoby to 1 do 1. A zatem warto się zastanawiać, czy w tej fazie w ogóle jest sens atakować, jeżeli na przykład nasz stosunek sił na początku walki nie jest jakoś taki dający nam duże gwarancje sukcesu. Lepiej czasami poczekać, ponieważ to nie jest jeszcze koniec walk w tym etapie. Dlatego czasem można potraktować tę fazę exploit movement jako taką fazę przygotowania, a dopiero w kolejnej, następnej fazie, czyli basic movement and combat phase, przeprowadzić ataki, które planowaliśmy teraz. A zatem tak, raczej nie chcę atakować na północy. Tu jednostki wietnamskie są bowiem na tyle mocne, że ataki na nie w tym momencie prawdopodobnie mogłyby nawet przynieść mi pewne skutki, ale wiązałyby się ze swoimi stratami. A gracz chiński wbrew pozorom nie może sobie pozwolić na za duże straty, ponieważ jego celem jest ostatecznie zdobycie Hanoi. A zdobycie Hanoi nie jest proste, zważywszy na fakt, że jest to miasto otoczone z wielu stron dużą rzeką, bagnami. I to wszystko doprowadza często do sytuacji, że nawet kiedy pod koniec momentu wychodzenia z dżungli gracz chiński rozwalił całą masę jednostek wietnamskich, to jego jednostki są też mocno pokiereszowane, w efekcie czego walki o Hanoi robią się przewlekłe, krwawe i czasem doprowadzają do tego, że nie uda się tego Hanoi zdobyć odpowiednio szybko. Dlatego czasami warto się zastanowić, czy chcemy za wszelką cenę atakować, czy lepiej jednak trochę odczekać, zważywszy, że mamy tę opcję w postaci kolejnej jeszcze jednej fazy ruchu i walki w tym etapie. Dlatego tutaj nie będę atakował, natomiast jak najbardziej chcę zaatakować tutaj. Tymi dwiema jednostkami chcę zaatakować tych.
Tak samo z Desantem. Z Desantem poczekam do następnego etapu. Nie będę w tym momencie manewrował i ryzykował dużych strat, jakie poniosę tutaj. Spróbuję bowiem tą piechotę wygonić stąd. I zobaczymy, czy mi się to uda. Wykonuję zatem atak tymi dwiema brygadami na tę dywizję piechoty. Zatem tak, posiadam siłę 3 i 2, czyli 5. Przeciwko czwórce, co daje mi bazowy stosunek sił 1 do 1 z modyfikatorem minus 1, ponieważ mam 5 minus 4 przeciwko czwórce. Jest to teren czysty. Tyle, że nie do końca. Jeszcze jest wszystko. Zauważcie, że to jest jednostka zmechanizowana. Jednostka zmechanizowana, atakująca piechotę w terenie czystym, ma siłę mnożoną razy 1,5. Czyli mam tutaj 5. 5 plus 2 daje mi 7. 7 na 4 to jest już 1,5 do 1 i minus 1. Czyli już widzicie, stosunek sił się mi poprawił. Tyle, że Wietnamczycy mają tutaj swój sztab, który mogą chcieć wykorzystać. Oczywiście to zrobią. Robiąc mi z tego 8, czyli mam w tym momencie 8 przeciwko 7, co daje mi stosunek sił 1 do 2 bez modyfikatorów. No i się zrobiło gorzej. Ale spokojnie, nie wszystko stracone. Po pierwsze, mamy ten modyfikator ciągle plus 1 za zaskoczenie w pierwszym etapie. Następnie, wybiorę powiedzmy tę brygadę piechoty z lekkiej o Combat Efficiency 6 jako jednostkę wiodącą. Ma ona Combat Efficiency 6 przeciwko Combat Efficiency 4, co oznacza, że dostanę modyfikator plus 2. Fajnie, prawda? No ale wspominałem, że za walkę w Exploit Combat Segment dostajemy karny modyfikator minus 2. W efekcie czego robi nam się stosunek sił 1 do 1. Nie jest to idealny stosunek sił, ale zobaczymy, może coś się da. Aby poprawić sobie trochę sytuację, postanawiam skorzystać z lotnictwa chińskiego. Przysyłam więc tutaj dywizjon szturmowców JH-7. Wyrzuciłem 3. 3 oznacza to, że chyba zostałem wykryty. Tak. Zostałem wykryty, myśliwce sobie wracają, ponieważ wrogie myśliwce nie będą tutaj działać, ale muszę wykonać rzut za artylerię przeciwlotniczą, najpierw za samy 4, w przypadku samów o wartości 6 oznacza to plus 1, czyli już moje wsparcie lotnicze zmalało 1, teraz za artylerię przeciwlotniczą 4, przy artylerii 2 to jest też plus 1, czyli miałem wsparcie lądowe 3, zostało ono obniżone o 2, czyli wynosi już tylko minus 1. Kiepsko. I wykonuję w tym momencie innych modyfikatorów nie mam, więc wykonuję rzut za walkę z modyfikatorem minus 1. Ojej. 8 minus 1, 7. Fatalny rzut. 7. Minus 1 dla atakującego, niestety. Dlatego właśnie mówiłem, że ataki w Exploit Combat Segment są obarczone zawsze dużym ryzykiem. Ok, przejdźmy tutaj na zachód bardziej. Tutaj także chciałbym jednak spróbować coś zrobić. Po pierwsze, zaatakuję tymi dwiema brygadami tą brygadę. Mam tutaj 6 i 3, co mi daje 9. 9 na 3 daje mi 3 do 1. I to będzie bazowy stosunek sił w terenie czystym. Następnie mam plus 1 za zaskoczenie. Combat Efficiency. To będzie jednostka wiodąca, więc 6 minus 4 mam plus 2. I następnie mam plus 2 za walkę w Exploit Combat, czyli mam 4 do 1 jako bazowy stosunek sił. Więc tak, Wietnamczycy mają plus 1, ponieważ bronią się w mieście do rzutu kością. Czy Chińczycy chcą skorzystać tutaj z lotnictwa? Spróbują skorzystać ponownie ze śmigłowców. Mogą to zrobić jeszcze raz. Wykonuję rzut na wykrycie śmigłowców. Wyrzuciłem 1. Zostały wykryte. Ha! Rzut za samy. 5. Oznacza, że plus 1, czyli wsparcie śmigłowców odpada. A zatem to by było tyle. Nie będę korzystał z lotnictwa. Zatem wykonuję rzut z modyfikatorem plus 1. Oj, 8 plus 1 daje 9. Oznacza to 1-1, czyli każda ze stron ponosi jedną stratę.
Czy tutaj chcę atakować? Myślę, że nie. Tu myślę, że poczekam z atakiem na kolejną fazę, która da mi lepsze szanse na walkę. Chyba, żebym spróbował... Tak, tu spróbuję zaatakować ten sztab. Może mi się uda, zobaczymy. 6 atakuje ten w dżungli, więc mam 6 do 1, więc mam 3. Mam 3 do 1 w dżungli. Następnie plus 1 za zaskoczenie. 6 minus 5 za combat efficiency, czyli 5. A następnie za walkę w exploit combat minus 2, czyli 3 do 1. I tutaj skorzystam ze wsparcia lotniczego. Spróbuję tym razem bez myśliwców, mając nadzieję, że może uda mi się uniknąć wrogiego wykrycia. 1. No i wygadałem. 1 oznacza to, że zostałem wykryty przez wrogie myśliwce, które mogą mnie zaatakować i przechwycić. A że wysłałem misję bez eskorty, to te myśliwce mogą zaatakować bezpośrednio moje bombowce. Mają one dwie gwiazdki, więc mogą zaatakować najpierw w long range, spudłowały haniebnie, potem w standoff i w standoff udało im się zniszczyć moje bombowce. To nie tak miało być. I Wietnamczyk dostaje plus 2 punkty zwycięstwa za to, że zniszczył wrogą jednostkę lotniczą. Ok. Zatem wykonuję rzut za walkę już bez żadnych innych bajerków. 5. 1, 2. Atakujący ponosi jedną stratę, obrońca ponosi dwie straty, czyli jest eliminowany. Za zniszczenie wrogiego sztabu dostanę 3 punkty zwycięstwa. 1, 2, 3. I dodatkowo mogę zająć to pole. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o walki w Exploit Combat Segment. I w tym momencie powiedziałem, jak powiedziałem, nie chcę tych pozostałych walk rozstrzygać. W tym momencie zamknę je. I jako następny mamy Reaction Movement Segment. Jest to normalna, pełnowymiarowa faza ruchu dla gracza wietnamskiego. Dobra, a zatem co mogą zrobić Wietnamczycy? Zacznijmy od tego odcinka. No tu są w dość niewesołej sytuacji. Tą brygadę pancerną cofnę tutaj. Zawsze obrona w dżungli da powiedzmy jakiś tam, być może niewielki, ale bonus, na pewno lepszy niż w terenie czystym. Natomiast tutaj mamy o wiele trudniejszą sytuację. Teoretycznie dywizja ta może wycofać się na to pole. Jest to strefa kontroli przeciwnika, więc musiałaby wydać wszystkie punkty ruchu, aby przesunąć się na to pole. Natomiast problem jest taki, że jeżeli by tu się wycofała, to oddałaby magazyn zaopatrzenia, który owszem posiada 2 punkty obrony, więc będzie się bronił, ale stracimy ten punkt zaopatrzenia. Co prawda dla jednostek tego kręgu nie byłaby to jeszcze wielka tragedia. One mogą pobierać również zaopatrzenie z miast, o czym co mówię dokładniej za chwilę przy okazji fazy zaopatrzenia, ale no, stracę też 2 punkty obrony, które miałbym tutaj do kompletu. Więc pytanie, co lepsze. Ale z kolei, kiedy tu się wycofam, to będę bronił się w dżungli, która podwoi mi siłę obrony, ponieważ jest to dywizja piechoty. A zatem myślę, że mimo wszystko zrobię tak. Żadna z tych opcji nie jest idealna, ale ta wydaje mi się być trochę sensowniejsza. Następnie przesuniemy się na południe, bo tu się zrobiła ciekawsza sytuacja. Więc tak, mam tutaj dwie brygady pancerne, a tu mi się zdesantowała chińska lekka piechota. Skorzystam z tej okazji i przesunę obie te brygady tutaj, wykonując atak na tę piechotę. Mam spore szanse zadać jej relatywnie spore obrażenia. Natomiast tak, tu mam batalion czołgów piechoty morskiej Wietnamu i się zastanawiam, czy nie przerzucić tego batalionu bardziej naprzód i chyba tak zrobię. 1, 2, 3, 4. Czemu? Ponieważ w tej rozgrywce to nie będzie miało znaczenia, ale to jest też taka nauczka na przyszłość dla obserwujących, aby pamiętać, skąd nadchodzą posiłki obu stron. Ponieważ dla Wietnamu posiłki będą nadchodzić z tej krawędzi planszy, więc gdyby na przykład Chińczycy wykonali desanty tutaj i zablokowali te mosty, to mogliby skutecznie zablokować albo poważnie opóźnić posiłki dla Wietnamczyków. A te posiłki dla Wietnamczyków, jak widzicie, są bardzo ważne. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek planszy i teraz północ. Tutaj sytuacja dla Wietnamu nie jest jeszcze dramatyczna. Na początku ona zresztą nie wygląda tak źle. Tak naprawdę problem się pojawia później.
gdzieś tak w okolicach drugiej, trzeciej tury zwykle następuje większy lub mniejszy kryzys obrony wietnamskiej i wtedy trzeba to już brać pod uwagę. Zatem tak, to skrzydło na razie wygląda, jakby się miało trzymać. Mam tutaj dwie słabe, bo słabe, ale jednak dywizje wsparte sztabem, który w razie czego może im udzielić wsparcia. Tutaj te pozycje są dosyć solidne. Są to jedne z moich lepszych jednostek, które bronią się w oparciu o dobry teren. Mogą liczyć na wsparcie sztabu. Co prawda tylko jedno wsparcie, ponieważ sztab ma żeton strike 1, a każdy żeton strike zmniejsza ilość możliwych wsparć na etap. Więc ten sztab nie udzielał jeszcze wsparcia, a zatem będzie mógł udzielić w ciągu tego etapu jednego wsparcia tylko. No ale lepsze to niż nic. Tu mam jeszcze w rezerwie jedną z moich elitarnych dywizji, które powinny sobie, mam nadzieję, dać sobie radę. Więc tutaj póki co sytuacja jest dobra i tutaj nic za bardzo zmieniał nie będę. Dobra, to by było więc tyle, jeżeli chodzi o wietnamską fazę ruchu. Przejdźmy zatem do fazy walki. Atakował będę tutaj. Atakuję tymi dwiema brygadami. Może wezmę od razu tabelkę walki, żeby wszystko było od razu widoczne. A nie, tak nie mogę, bo będę chciał też coś innego zrobić. O. Tak, powinno być ok. Więc tak, każda z nich atakuje jednostkę piechoty broniącą się w terenie czystym. Co oznacza, że w przypadku jednostek pancernych ich siła mnożona jest razy 2. Więc tu mam, każda z nich ma 3, a w efekcie tego ataku każda z nich ma 6. Czyli mam łącznie 12. 12 na 3, co mi daje 4 do 1. Combat odds 4 do 1. Następnie ci mają 6, combat efficiency 6, jako jednostkę wiodącą wybieram tą, więc mam 6 minus 4, a zatem mam 2 do 1. I to by było tyle, jeżeli chodzi o bazowy stosunek sił. Następnie modyfikatory. Wietnamczycy wzywają na pomoc te śmigłowce. Muszę wykonać rzut na lokalne wykrycie Chińczyków. Uff, wyjątkowo pechowy rzut. Rzuciłem jedynkę, a zatem zostali wykryci, więc muszę rzucić na obronę przeciwlotniczą. 4. Niestety, rakietowe wyrzutnie obrony przeciwlotniczej zdołały odrzucić moje helikoptery. I teraz Chińczycy postanawiają również wezwać wsparcie. Przysyłają grupę. Zobaczmy, czy Wietnamczycy zdołają ją namierzyć. Ojej. Wyjątkowo pechowe rzuty dla Wietnamczyków, tym razem 8, nie udało się jej namierzyć, więc Chińczycy dostają modyfikator plus 3 do rzutu kością. Myśliwce wracają do domu bezpieczne. A zatem wykonuję rzut kością na wynik walki z modyfikatorem plus 3. Innych modyfikatorów tutaj chyba nie będzie żadnych. Nie. O, przynajmniej rzut wyszedł. 1 plus 3 daje 4. 4 oznacza 1-1-R, czyli każda ze stron ponosi jedną stratę i obrońca musi się dodatkowo wycofać o jedno pole. Więc wycofa się tu, a atakujący pójdzie w pościg na to pole. Ci wracają do Flowna. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o atak Wietnamczyków. I w ten sposób kończy się Initiative Movement and Combat Phase, czyli pierwsza faza ruchu i walki w turze inicjatywnej, bo przed nami będzie za chwilę jeszcze jedna. Ale to myślę będzie już akurat materiał na czwarty i miejmy nadzieję, mam nadzieję, że uda mi się to zrobić jako ostatni z tych materiałów poświęconych tej tematyce. Zobaczymy.